Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. W dzisiejszym odcinku z serii ciekawych przypadków gwiazdą główną Mazda 6. Co mamy w ogłoszeniu? Jakie informacje? O czym raczył poinformować nas sprzedawca? A o czym nie? Więc tak, Mazda 6, samochód z 2015 roku, przebieg 181 tysięcy km, jednostka diesla 2.2, generująca moc 175 koni. Samochód w nadwoziu kombi. No tutaj sprzedawca niestety nie podał nam numeru VIN, troszeczkę go nawet zataił jakimiś X-ami. Pewnie ma coś do ukrycia, skoro nie chce się z nami podzielić tą informacją. Oczywiście tutaj zaznaczył wyposażenie, jakie ten samochód ma. Zaraz sobie przeczytamy opis, a wycenił go na kwotę 46 900. Ok. Z dodatkowych informacji. Mazda 6 2015 rok, 4x4, 175 koni w najbogatszej wersji z napędem 4x4. Czyli cały czas to 4x4 to widzę jest wyróżniane. Kolor perłowy metalik. Tutaj dokładnie biała perła. Podał tutaj wyposażenie. No znowu podkreślił napęd 4x4 z trzema wykrzyknikami i zawarł informację, że nie odpowiada na maile i na SMS-y. Kontakt wyłącznie telefoniczny. No niewiele się dowiedzieliśmy z tego ogłoszenia. Podstawowe dane. Zdjęć troszeczkę nam naklikał, bo 37, ale nic poza tym nie wiemy. Dobrze. Zaraz będę robił połączenie z panem Adrianem, który oglądał ten samochód i wspólnie razem omówimy sobie, jak przebiegły te oględziny. Tutaj był test Maxi, więc dość szczegółowy. Dowiecie się, czy sprzedawca brał udział w tych oględzinach, czy też może nie. I podsumujemy sobie, czy nasz klient dobrze wytypował, czy niestety będzie musiał szukać innego egzemplarza. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Adrianie, słyszymy się? Tak, witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry, Tomek z Motokontrolera. Właśnie nagrywam odcinek z serii ciekawych przypadków. I w dniu dzisiejszym twój samochód, który miałeś okazję oglądać, Mazda 6 z 2015 roku. Powiedz nam proszę coś więcej na temat tego samochodu, jak przebiegły oględziny, jak ten samochód wypadł. Tutaj robiłeś test Maxi. Jak sprzedawca podszedł do tych oględzin, jakie są plusy, jakie minusy. No i podsumujemy, czy nasz sprzedawca dobrze wytypował i będzie szczęśliwym nabywcą tego samochodu, czy też może jednak pudło i będzie musiał szukać czegoś innego. Oddaję głos, zamieniamy się w słuch. Jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to powiedzmy od samego początku były problemy. Tutaj na początku był problem z umówieniem się ze sprzedającym, ale ostatecznie no, udało się i dotarłem na miejsce. Mhm. Był to plac, standardowy plac, gdzie no, przetrzymuje się samochody do handlu. Jeśli chodzi o sam kontakt ze sprzedającym, to sprzedający wstępnie powiedział, że go nie będzie podczas oględzin, ale pojawił się tylko po prostu, że przedstawił auto tak pokrótce, nawet nie wysiadając z samochodu i odjechał. Także miałem wolną rękę, jeśli chodzi o dokonanie szczegółowych oględzin tego pojazdu, tego egzemplarza. Z jednej strony dobrze, że nie, bo różnie podchodzą ci sprzedawcy. No, czasem są przydatni, coś nam powiedzą, jakieś informacje, a z drugiej strony w większości przypadków no gdzieś nam przeszkadzają, troszeczkę nam utrudniają, więc czasem ta wolna ręka, to powiem szczerze, jest na plus. Znaczy się jeszcze dodam tylko, że przez okno w samochodzie dodał, że tam był robiony lewy tył w samochodzie, no ale to wiadomo z tego względu, że to było widoczne na pierwszy rzut oka już. Jeśli chodzi o wykonanie tych napraw, no one były bardzo źle wykonane, więc to było widoczne, różnice w lakierze i powiedzmy później jak się okazało też gruba warstwa powłok naprawczych. Czyli tutaj ewidentnie już na starcie o tym raczył nas poinformować. No i widzę tutaj faktycznie po raporcie, no że tutaj tylne lewe drzwi 1400 mikronów, tylne poszycie błotnika 1660, więc
No niemałe wartości, to tak jak wspomniałeś, już te naprawy były widoczne gołym okiem, więc pewnie nawet nie chciał się wygłupiać i mówić, że auto całe w oryginale i żadnych przygód lakierniczych, blacharsko-lakierniczych auto nie miało. Tak, tutaj było też dużo takich mankamentów wizualnych, typu brak obudowy wycieraczki tylnej, dodatkowo te felgi, które były pomalowane, wcześniej były jak widać czerwone, natomiast ktoś pomalował to sprayem typu plastik lub coś w tym stylu, bez dobrego przygotowania, to też już zaniżało tą wartość wizualną samochodu. No później otwarcie drzwi, tutaj powiedzmy szczerze, no jak na skórzaną tapicerkę przy przebiegu 180 tysięcy kilometrów, no to wyglądało nieciekawie, tak, bo jednak no, skóra jest dość wytrzymałym materiałem. No tutaj też zużycie materiału było dosyć wysokie, tak, i widać było też po kierownicy, że ona jest dosyć mocno wytarta. Oprócz tego duże zabrudzenie wnętrza i tutaj szczególną uwagę zwróciły plamy. Plamy na podłodze, plamy w podłokietniku, no takie bardzo nieciekawa rzecz, jeśli chodzi o występowanie w samochodzie, co już zapaliło gdzieś czerwoną lampkę, jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz. No a tutaj, jeśli chodzi o odnalezienie w kloszach oświetlenia wewnętrznego wilgoci, no to już wskazuje na to raczej, że auto jest popowodziowe. O kurczę, bo tutaj nie mieliśmy żadnego szyberdachu, nie mieliśmy żadnej panoramy. Czy tutaj, a nie, tutaj w tym przypadku występował, szyberdach występował, tak? No tu jeszcze takie podejrzenie, no wiadomo, jakby nie było totalnie nic, no to już by było w 100% pewne. Natomiast w przypadku tutaj, no czasem jestem ciekawym, szkoda, że tego sprzedawcy nie było, jak on by to skomentował, bo jestem ciekaw, jaki by był jego komentarz, jeżeli byśmy mu pokazali właśnie to, co wspomniałeś, czyli te ślady wilgoci, ślady wody w tych lampkach i tak dalej. Jak on by się od tego odniósł? Znaczy się myślę, że to było wiadomym, ponieważ wewnątrz auta było zawieszone dość sporo odświeżaczy powietrza. Czyli był świadom. Zauważyłem właśnie na lusterku, że spore ilości jakichś choinek, niechoinek i innych takich zapachów wiszą, więc pewnie już zatajał ten zapach, no bo wiadomo, niełatwo się też pozbyć tego zapachu z samochodu. Tak, jeszcze takie wyposażenie, że tak powiem, akcesoryjne, to jeszcze były zamontowane listwy ladowe wzdłuż progu wewnątrz auta, no takim chałupniczym po prostu gdzieś tam sposobem było to zamontowane, takie podświetlenie ambiente. Pełne szaleństwo. Niemiecki tuning. No okej, okay, dobra, czyli tutaj z zewnątrz już wiemy, w środku już wiemy. Jak ze sprawnością wyposażenia, jakieś jeszcze mankamenty, coś znalazłeś, bo tak ogólnie, no to tak jak wspomniałeś, to tutaj na samochód po naprawach blacharsko-lakierniczych, ten środek ewidentny na wilgoć, woda. I teraz powiedz mi, jak właśnie ze sprawnością, jak wyglądała sytuacja z dokumentacją, z jazdą testową, była taka możliwość, nie było, jakieś oględziny spodu, podpięcie pod komputer diagnostyczny? Jeśli chodzi o jazdę testową, była ona możliwa, choć auto nie było zarejestrowane. No ale to było opłacone, ubezpieczone, natomiast nie zarejestrowane jeszcze w Polsce, tak? Kwestia jest tego typu, że wydawałoby się, że auto przyspiesza prawidłowo, przyspieszało bez problemu, skrzynia biegów w górę no, zmieniała biegi bardzo dobrze, hamowanie było skuteczne na wszystkie koła, natomiast już na powrocie samym powrocie z jazdy próbnej nastąpił no, taki, w momencie kiedy auto było rozpędzone i schodziło, zrzucało biegi w dół, występowały szarpnięcia. Tutaj ze strony, no, wyczuwalne raczej w przedniej części pojazdu, więc tutaj wydaje mi się, że winna była skrzynia biegów w tym wypadku. Jeśli chodzi o jazdę, to prowadzenie było dobre, bez jakichkolwiek luzów, bez stuków lub złego działania, że tak powiem, przekładni kierowniczej, natomiast auto no tak miało problem z utrzymaniem zadanego toru jazdy, gdzieś tak sobie myszkowało delikatnie. Niestety
no tutaj nie jestem w stanie określić, co było przyczyną takiego stanu rzeczy. Po powrocie z jazdy próbnej podjechaliśmy autem na dostępny kanał. Kanał był dostępny w miejscu oględzin. No i tutaj w aucie jest zainstalowany komplet osłon. Natomiast w otworach no, pozwalających gdzieś tam zajrzeć w komorę silnika od spodu, no widać było, że jest dosyć obfite zapocenie z bloku silnika ponad miską olejową. Tutaj taka uwaga i no i oczywiście zużycie hamulców było już takie, klocków hamulcowych było wskazujące na czas wymiany, tak? Okej. Teraz tak, powiedz mi, podpinałeś samochód też pod komputer diagnostyczny. Czy komputer diagnostyczny wykrył jakieś nieprawidłowości, jakieś błędy, coś tam było nie tak? No bo tutaj ten środek, te ślady zawilgocenia, tej wody i tak dalej, no wiadomo, że też najprawdopodobniej miały wpływ na no, systemy. Więc czy coś tam się udało potwierdzić? No tutaj oczywiście klasyką jest to, że handlarze zazwyczaj, no już nie ukrywajmy, tutaj pan był handlarzem, usuwają wszystkie błędy systemu OBD. Tak też było w tym przypadku, ponieważ no, tutaj ze sterownika silnika nie odczytano żadnych błędów, natomiast zapomniałem o istnieniu szyny kan. No i tutaj odczytałem 6 błędów, tak? W większości te błędy dotyczyły niskiego stanu akumulatora, tak się zdarza często, gdy auta są, no, są po długim postoju. Natomiast tutaj jednym takim istotnym błędem był błąd komunikacyjny ze sterownikiem napędu na 4 koła, tak? To może wynikać no, z tej wilgoci lub z nieprawidłowej pracy skrzyni biegów. No dokładnie, dokładnie. No, a tutaj pan cały czas w ogłoszeniu intensywnie, no można było, że no podkreślał ten napęd 4x4, 4x4 z wykrzyknikami. No, a tutaj jednak może być problem i to może być kosztowny problem w tym przypadku, no bo coś widzimy, coś się dzieje, błędy zostały, wiadomo, wcześniej gdzieś tam usuwane, po jeździe testowej jakieś tam błędy znowu nam się pojawiły, wróciły. No, nie wygląda to zbyt ciekawie. A dostałeś jakąś może dokumentację, jakąś książkę serwisową do tego samochodu? Była jakaś historia z zagranicy, czy tutaj czysto? Nie, tutaj dokumentacji, tylko dokumenty potrzebne do rejestracji tak naprawdę, nic więcej. Czyli nic więcej, czyli żadnej historii serwisowej, żadnych takich informacji nie miałeś, sprzedawca też nie brał udziału, tylko tak jak wspomniałeś, pojawił się na początku i pewnie gdzieś tam pod koniec, czy po prostu zakończyłeś oględziny i wróciłeś? No już pod sam koniec, gdy odstawiałem auto już na miejsce, w którym stało wcześniej, no pojawił się sprzedający i zapytał się, czy to już jest koniec oględzin po prostu i nic więcej w sumie. Nic więcej, nic nie chciał wiedzieć, nic nie komentował, nic nie tego, czyli jednym słowem wie co ma, wie co sprzedaje. Dokładnie. Dobra. Super. Czyli teraz podsumowując, czy ten egzemplarz był godny zakupu, czy też nie? Myślę, że wnioski nasuwają się same. No ten egzemplarz był jedną wielką niewiadomą, tak szczerze mówiąc, ponieważ oprócz tego uszkodzenia, które miało miejsce, tego blachalskiego, naprawy blachalsko-lakierniczej, no to jeszcze dodatkowo ta wszechobecna wilgoć, która mogłaby później przy powiedzmy dalszym eksploatowaniu samochodu, no odzywać się wielokrotnie, więc to jak najbardziej to auto nie jest godne polecenia, pomijając już tą nieprofesjonalnie wykonaną naprawę blachalsko-lakierniczą, tak? No dokładnie, zgadzam się z tobą w 100%. Widząc też, tutaj na miejscu miałeś możliwość tam weryfikacji tych dokumentów, odczytałeś sobie numer VIN, sprawdzałeś może historię szkód pojazdu? Coś tam mieliśmy, jakieś zapisy? Historia została sprawdzona już później po przybyciu, po zakończonych oględzinach, tak? I się okazuje, że auto miało tak naprawdę przebieg dużo wyższy już w październiku ubiegłego roku, tak? Miało już 206 tysięcy kilometrów na drogomierzu, więc no jednak z Polski do Niemiec jedzie się chyba na biegu wstecznym. No ewidentnie, bo mamy 2020, wiadomo, czwarty rok.
Samochód z 15 roku, w ogłoszeniu mamy przebieg 181 tysięcy, a tak jak tutaj wspomniałeś, samochód miał Szkodę w październiku 2023 roku i miał 206 tysięcy. No, faktycznie, no, ciekawa historia, ciekawa, więc ewidentny przykład, gdzie no, magiczna bariera tych kilometrów jakoś po przekroczeniu naszej granicy zostaje cudownie, nie wiem, zredukowana, auto zostało odnowione. No nieźle. Tutaj widzę też, że ta Szkoda najprawdopodobniej to pewnie był ten tył, tak możemy podejrzewać. Co prawda nie mamy tutaj oznaczone, tylko widzę kraj uszkodzenia Niemcy i wartość no też nie mała, bo ponad 9000 euro, więc łatwo sobie przeliczyć, jakiej wartości to jest Szkoda. Czyli samochód najprawdopodobniej został uszkodzony, ktoś sobie wziął pieniążki z odszkodowania i auto uszkodzone przyjechało do nas do kraju. Magicznie licznik został cofnięty, naprawa lakiernicza została zrobiona, bo tutaj sprzedawca tego nie ukrywał. Co prawda w ogłoszeniu nie raczył nas o tym poinformować, natomiast no, ciebie o tym poinformował już przed oględzinami. Oczywiście to wszystko się potwierdziło podczas oględzin. Tutaj pomiary mówią same przez siebie. Te wartości, tak jak wspomniałem, powyżej 1400-1600 mikronów. No to mamy jasność. Czyli samochód jest oczywiście niepolecony, z czym się zgadzam w 100%. Super, dzięki wielkie za omówienie raportu. Jeżeli będę jeszcze nagrywał odcinki w wykonaniu samochodów, które miałeś okazji sprawdzać, na pewno będę się z Tobą kontaktował. Będziemy sobie wspólnie razem omawiać. Dzięki, trzymaj się, pozdrawiam Cię. Dzięki również, pozdrawiam. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po WIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl. Mam jeszcze dla Was nagranie. Dzwoniliśmy do sprzedawcy, zobaczymy, o czym sprzedawca raczył nas poinformować. Czy zdradził troszeczkę więcej niż w ogłoszeniu, no bo w ogłoszeniu zbyt wiele informacji nie mamy. Czy auto, że tak powiem, po zakupie ewentualnie, no coś tam by trzeba było dołożyć, czy że tak powiem, siada w jechać? Tak, auto jest prowadzone, serwis jest na końcu. Jest w serwisie, para pneumo, lewy tylny błotnik pomalowany, ale jest brzydko pomalowany, trzeba byłoby to poprawić, dlatego jest cena taka, a nie inna. Okej, ale tak poza gdzieś tam blachasko, czy jakieś tam incydenty były, czy... Nie, tylko ten lewy tylny błotnik z przejściem na drzwi. Brzydko w serwisie, ale to brzydko pomalowane. Lewy tylny błotnik z przejściem na drzwi, robiony w serwisie, zrobiony brzydko. Nic poza tym. Okej, no a silnikowo, szczerze mówiąc, bardziej mi tu zależy, żeby to... Wszystko jest sprawne, jest po pewnym serwisie u nas. Jest wymieniony olej, wyczyszczony smog, łańcuszek na pompie, olej wymieniony. Zrobiony serwis, wymieniony łańcuszek na pompie olejowej, wymieniony olej. Wszystko mają na swoim serwisie tutaj po sprowadzeniu zostało zrobione. Blacharsko gdzieś tam ten tył, no to jest do zobaczenia. To jest tylny błotnik, tylko przejście na drzwi, nie? Tak jest cała folina, ale cała ładna jest. Okej, tam jak silnikowo to też w sumie dla mnie najważniejsze. Sprzedawca nie chce jakoś sam się za bardzo, widzę, informować, mówić na temat samochodu, nie zachwala go. Musimy wyciągać wszystkie informacje od niego. No tak dość skromnie, że tak powiem. Podobnie jak i w treści ogłoszenia. Okej, no gdzieś tam pewnie jakaś rdza od spodu wycieki, ewentualnie coś tam wypadnie. No to od spodu ma HC, to nowa ma nawet, nie? Nawet. Nowa Mazda 6, prosto z salonu. Od spodu ma naloty, więc to jest standard. Kolejny sprzedawca, który twierdzi, że nowe z salonu, które już wyjeżdżają, są już pokorodowane. Owszem, może te auta nie są dobrze zabezpieczone i mają jakiś tam problem, no ale już nie przesadzajmy. Okej, widzę, że to też całkiem do wyposażenia w sumie. To jest maksymalne, to jest na kama. No. Tam jest wszystko, łącznie z opadkami, z head-upem, z dziurą dachu. Fajnie to, maksymalne wyposażenie, no ma wszystko, nawet łącznie z dziurą w dachu. Okej, a przebieg jest, że tak powiem, rzeczywisty, czy coś tam... Tak, wszystkie wyzwyki mam.
Przebieg jest 100% tak. Rzeczywisty, pan ma wszystkie wydruki. A co się okazało? Słyszeliście, jakie ma te wszystkie dokumenty i jak ten przebieg jest autentyczny. No, czyli jest tam pełna... Z Polski potwierdzone. Czyli pełna dokumentacja. Pełna dokumentacja z Polski i wszystko w Polsce potwierdzone. Okej, no to sami słyszeliście. No sprzedawca tak nie zachwalał za bardzo tego samochodu. Natomiast przebieg ma oczywiście potwierdzony. Była szkoda z tyłu. Była zrobiona waso, ale jest zrobione brzydko. Wyposażenie maksymalne, cena atrakcyjna. Jechać i kupować. Nic dodać, nic ująć. No więc widzicie, widzowie, kolejny ciekawy, fajny przypadek. Sprzedawca nie raczył brać udziału w oględzinach, no bo po co, no bo na co. Jednak miałem dobre przeczucie, że coś przed nami ukrywa, ponieważ w ogłoszeniu numer VIN został utajniony. Po rozkodowaniu samego numeru VIN widzimy, że licznik został cofnięty, widzimy, jaka była szkoda. No i dodatkowo szereg innych rzeczy, które tutaj wyszły podczas oględzin, które pan Adrian znalazł, wykonując raport na naszego klienta, dyskwalifikują zakup tego egzemplarza. Niestety, pudło. Nasz klient musi poszukać innego, godnego egzemplarza. Miejmy nadzieję, że taki trafi. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli się podobało. Zostawcie łapkę, subskrybujcie nasz kanał i my widzimy się w kolejnym odcinku serii ciekawych przypadków. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć!